ciężkich zmaganiach idziemy sobie dalej. Jak widać, sceneria się na razie nie zmieniła zbyt wiele. Tu jest jakiś zamaskowany ziomek. Trzyma znowu fajne AWP, czyli snajperkę. O, wątpię, że myśliwiec, tak, czy jak ona się nazywa, tak wolno leciał, ale fajnie to rozwali. I bum bum. Dobra, fajnie to ostrzelali. One shot, one kill. Ale się polecili, jakby mieli się rozwalić. No, wlatujemy w dym. Spadek FPS-ów. Nie, no nie było tak źle, myślałem, że będzie gorzej. O, teraz to dlatego mi chyba dali ten snajperkę wcześniej, żeby teraz będziemy chyba to ostrzeliwać. Czy ostrzeliwywać, nawet nie wiem, jak to się mówi dokładnie. Ale to są jakieś, jakby jakieś więzienie. Haha, trochę ich tu jest. Dobra, ciekawe. Oj, ciekawe, z czego. No to już wiem, z czego będę strzelał. Pyk, 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 dobra. Tak, oj, 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 że oni nie mogą trafić w helikopterek sobie, przecież my staliśmy praktycznie w miejscu. No i chcę ja mam teraz tu strzelać. Dobra. Dostał, ale pocisk i tak poleciał. Dobra, ci dostali, lecimy dalej. No ale fajnie to wygląda, jakieś, nie wiem. Nie wiem czemu motyw ze Skazanego na śmierć mi się przypomniał. Takie niby więzienie, ale to pewnie nie są więzienie. Oj, 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 chyba spadamy sobie. Lecimy sobie w dół, nie. Ale fajnie, fajnie dym. W jakimś lesie, górach. Jest tu ktoś, czy nie ma? Też nikogo nie ma. No i po co lądujemy, a było tak pięknie? Można to rozwalić? Nie można. I tak było pięknie, a teraz co? Musimy się chodzić. Dobra, jaką mam broń? Mam jeszcze jakąś? Mam. To gdzie teraz? Tu szlaban. O, trochę ich tam zostało na tej górze. Fajne, fajna miejscówka. Sobie tam, pyk. Muszę sobie potem na necie poczytać, co to w ogóle było w jakimś poradniku czy coś. No nie wiem, to niby jak więzienie wygląda, ale nie wiem dokładnie o co chodzi. Przeważnie fabuły takie gry się nie ten... jakby to powiedzieć. Nie interesuję się fabułami gry, tylko po prostu idę nie i strzelam. A samo wszystko wychodzi z siebie. Ale na razie po prostu nie wiem, na czym to polega. Idziemy, to idziemy. O kurde. Siatka. Reload. 3 to usy ten. Dobra, ale po co ja mam to użyć? Tam nie wiem. Nie wiem po co miałem to użyć, ale dobra. Idziemy sobie dalej. Ktoś mówił RPG, czy mi się zdawało? RPG. Dobra, wbiliśmy się. Oho, podziemia tego burdelu. Idą? Idą jak u ciebie, aniołowie. W sumie lepiej dla mnie, że są podziemia, bo mniej otwarty teren, to i łatwiej będzie ich trafiać, nie? No dobra, oj, ale molite. Oj, 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 akurat się trafiłem w nos. Tam granat rzucili. I to nie jeden. Nawrzucali trochę tu tego. Ja tu nic nie widzę. Ale dobra, idziemy niżej. Tu otwarte. Naprawdę wygląda jak jakieś więzienie. Tylko takie nawet fajne to więzienie. Takie luksusowe. Tylko to głupie, bo mogą mnie kroić właśnie ze wszystkich stron, a ja nie widzę. Ktoś tu musi otworzyć, oczywiście. No otwieraj, stary. Stary, gdzie moja bryka? No ale z ciebie informatyk jak z koziej dupy trąbka. O, granata rzucił. No Boże, no co? Dobra, dał radę. Trochę mu to zajęło. Tutaj pusto. No i co dalej? Doszliśmy do następnego. Co tyle samo mam czekać, zanim on to otworzy, ten ciul? O, szybciej mu chyba się wprawił.
Normalnie chyba dostanie tą robotę. Pyk, pyk. Co dalej? Schodzimy tu w dół czy nie? Bo tu chyba już nie otworzy. Tu jakoś, ohoho. Chyba se wymienię na M4. Tutaj otwiera czy nie tutaj? Otwieraj. Dobra. Fajnie mu to idzie. Oj, 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 zacięło się i dupa. No i zdekamamywała jak Polska cała. Tu się zawaliło. No to ciekawe, którędy mam przejść. Na razie chyba wypadałoby się, ojojoj, bronić. Teraz oni są w dobrym położeniu, a my nie bardzo. Dobra, tam widziałem, tarczę można było wziąć. Nie wiem, czy to dobry pomysł wziąć tu granatem. A tam można było tarczę wziąć, ale nie będę brał. Ale ich jest. Dobra, jakoś to na razie idzie. Tereram. Już mało tych widać. Co, oni wyszli stąd? Pewnie. Właśnie się dziwię. Ten sobie tarczę wziął. Jaka cipka. Tu jakiś sobie zginął, fajnie sobie siedzi. Dobra, idziemy dalej. Kółeczko. Na stoliczku stomleczko, jajeczko. Zdychaj, psie. Olina, dobra. Ale się spuszczę, że tak powiem. Pyk. I siup. I co, idzie ja jestem. Jeszcze niżej mam iść. Jak jakaś arena walki. Tu nic nie widzę. Jest noktowizor? Pewnie, że jest. Tutaj. Powiem, że tak, że ciemno jak w dupie. A, tutaj. Dobra, strzelę te full auto, bo nic nie widzę. Ojojojojoj, nawet mi to wyszło. Powiedzmy. Idziemy dalej. Ohoho, pierdyk, bo fajnie. Nie wiem co. Dobra, na razie to... No dobra, na razie da się widzieć. Na tym noktowizorze strasznie mi się to nie podoba. Ale zaraz to kichnę. Oh. Gdzie idziemy do końca? Tu jakiś też... Jakieś rury z gazem, też mi się to nie podoba. Pyk. 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 Go, go, go. Idziemy tu, kucniemy sobie tu. Stand here. Dostał. Rura. To już jest bliżej. Ojo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 j
naładowujesz? O, ja też, no co za zbieg okoliczności. Dobra, jesteśmy przy końcu chyba. Co tu są drzwi? Plant. Boom. I co? Kogo? Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych kostów. Jakieś łazienki. No, najgorsze jest to, że tu też jest góra i oni tam mogą być. Tylko chcę to w miarę szybko tu przejść. Nie chcę... O, ale szybko do niego podleciałem, jak jakiś kurde wyszkolony zabójca. Oj, 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 właśnie wiedziałem, że tu na górze coś jest. Ale raczej ktoś. Trzeba patrzeć po tych górach pieprzonych. Dobra, łapcie tam. Oni mają jeszcze te tarcze. I z tymi tarczami jest jeszcze gorzej. O, i właśnie jeszcze na górze się pojawiają. Nie wiem, jak ja mam... Co, zabiłem go? Nie wiem, czy Eda się zabić z tymi tarczami. Ale nie podobają mi się. I stany. Ła. A ty skądś tu, kotku, pojawiłeś? Macie jakąś broń? Boże, to jest masakra na razie jakaś. Pochłonęłem. Chciałem inną broń trochę. Granaty, ojojojoj. Dobra, może tutaj.
Wszędzie te shotguny pieprzone. Mi się one nie podobają. Dobra, jakaś normalna w końcu AK. Fuf, z każdej strony. Trzeba ich powoli jakoś eliminować. Tam im rzucę granata. I zdałoby się tam wpieprzać już do środka. Dobra, jesteśmy. Czyli z góry się trochę poeliminuje. To te starczami najgorszy sap. Granaty, Jezu, nie w tą stronę trochę zabiegłem. A ci się tak też zbierają, jakby chcieli, a nie mogli. Jeszcze granat. Uciekaj, pajacu. Dobra. Dobra, ci podwójnie nie wytrzymał. Ale żyje chyba. Dużo ich tam, kurde. Dobra, już teraz mi zostało jeden tam. Aha, u góry tam jeszcze był. Ajajajajajajaj. Jakoś żeśmy już wbili. Ale niezły miał, niezły opór posiadali. O, dostał, ładnie. Dobrze mieć też broń. Tam była jakaś inna. I co? Do dziury! Ja, do dziury! Zawsze marzyłem o dziurze. Więc ładnie po wodzie. I co, zaskakujemy tu? Yeah, do ścieków, nie ma to jak wylądować w ściekach, teraz co? Lewo, prawo, aż następną, Boże. Ciekawe, skąd oni mają plany. A gdzie? Pyk. To jest mój, dobra, bo już... Już bym go zabił. No co we mnie, kurde idioto? To ja cię ratuję, a ty mi... Stary gnój. Kapitan Price! Ja, yeah, to mój ziom! Skoda czwórki, właśnie jego mi brakowało. No on jest od wykopywania drzwi. No i co, teraz będziemy musieli uciekać? 121 metrów. Idę za kapitanem... Oj. Za kapitanem Price'em. On wie, co robi. On zawsze wie. W czwórce też bardzo rozważny człowiek. Ła. Tylko trochę mi się krzywo biegnie i do helikoptera. No co mnie blokujesz w kasapie? Go back. No to już tak blisko było. A tu jeszcze oni biegną. Dostał. Oho. Ciemno to widzę na razie. No idź, kapitanie debilu. No i co? Dałoby się jakieś liny. O, wow, dostałem. No i co, przeżyłem czy nie przeżyłem? Przeżyłem, bo pewnie było już dawno inaczej, a taka miała być fabuła widocznie. O, ktoś mi odkopał. Kapitan Price. Źle zorganizowana misja. O, ten, jakieś flary. Szybko tą linę spuścili. Go! Odpięłem się i ciał. I wio. Ciekawe, fajnie będzie się pod nami pewnie burzyć. Nie mogę tego zobaczyć. Ale fajnie nas wciągnęło. Łohoho. No i dobra, koniec misji. Fajnie, fajna była, ale się skończyła. Podobała mi się. No, to spotykamy się w kolejnej.